Tłumy tarnowian i mieszkańców regionu pojawiło się na otwarciu Art Squatu w kamienicy przy Rynku 15. Jest to pierwszy artystyczny coworking w Małopolsce. To inicjatywa Fundacji Promocji Artystycznej Aspiranci. Wieczór otwarcia rozpoczął się wystawą pod tytułem 7. Następnie zagrał Sławek Ramian z zespołem. My się do końca nie spodziewaliśmy, że tak naprawdę przyjdzie tylu ludzi, tyle osób. Artyści, wolontariusze, nasi darczyńcy, przyjaciele, rodzina. To wszyscy, na których nam zależało. Masa ludzi, których nie znamy, więc to nam bardzo pomaga, że jednak jest jakieś jacho zainteresowanie tym, co się dzieje tutaj w Art Squacie przy Rynku 15. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i że ta frekwencja się będzie utrzymywała. Właśnie, jakie macie plany, żeby podtrzymać tą frekwencję? Znakomite wydarzenia i zapraszanie do organizowania i do brania udziału w naszych przedsięwzięciach mnóstwo osób. Wydaje mi się, że ten marzec będzie takim miesiącem, gdzie tutaj będzie naprawdę tłoczno i każdy kolejny miesiąc będziemy się starali rozbudowywać o kolejne, coraz ciekawsze wydarzenia, żeby to miejsce tętniło życiem, żeby były wystawy, koncerty, wernisaże. Tak jak to powtarzamy, ma być to miejsce otwarte na sztukę, na nowe doświadczenia i mamy nadzieję, że tak będzie. Planuję warsztaty trochę inne, bo w Tarnowie są warsztaty dla dzieci przede wszystkim, a my będziemy się starać organizować takie warsztaty bardziej profesjonalne. To będzie działało i na zasadzie galerii sztuki, na zasadzie miejsca na spotkania, na spektakle, na jakieś szkolenia tutaj. Będzie można sobie tutaj zrobić próbę zespołu albo próbę jakiegoś spektaklu, zależy czy są jakieś teatry, które tutaj będą chciały działać z nami faktycznie. Będzie też wystawa raz w miesiącu taka większa, będzie galeria debiutu. No i tak naprawdę wszystko, co mieszkańcy będą chcieli, żeby im zorganizować. Ja będę tutaj od 12 do 20 każdego dnia, jeżeli nie ja, to Łukasz Grygiel albo Łukasz Dubin. Będziemy się zamieniać w miarę możliwości. Będą tutaj z nami też siedzieli wolontariusze w tych godzinach, kiedy my będziemy albo na uczelni, albo w pracy. Zależy tutaj też od naszych obowiązków, bo każdy z nas coś jeszcze poza tym Art Squadem będzie robiło. No i jeżeli ktoś przyjdzie i wpisze się do tego naszego kalendarza, to będzie mógł liczyć na pewno na sztalugę, na pewno na farby, którymi będzie mógł malować. My tutaj mamy wyposażenie, mamy nadzieję, że będzie się to wszystko powiększało. Będzie można grać w gry planszowe, wymieniać się książkami, płytami, kasetami, wszystkim, co nam przyjdzie do głowy. Ten cały czas tutaj będzie głośno i tłoczno, mam nadzieję. Na pewno będzie kilka wystaw opowiadających o Tarnowie. Będą to wystawy zbiorowe, w których będą uczestniczyć artyści tarnowscy, ale nie mieszkający w Tarnowie. To przede wszystkim studenci, absolwenci różnych szkół artystycznych rozlokowanych po całym kraju. Dalej w marcu wystąpi Seweryn Partyjski, swoją drogą, tutaj stoi koło mnie. No to będzie koncert marcowy. Na marzec mamy zaplanowane też gry planszowe dla najmłodszych, żeby tutaj przyszły do nas też dzieci poobcować ze sztuką, bo ta wystawa tutaj będzie. Mamy planszówki dla dorosłych. Warsztaty teatralne, warsztaty dziennikarskie. W marcu wystawa Galeria Debiutu Martyna Basta będzie wystawiała swoje prace. Mamy nadzieję, że muzycznie wspomoże ją Mikołaj Rodzaj. W zasadzie to chyba na razie tyle z takich rzeczy, które mamy zaplanowane pewne. Oprócz tego będziemy się spotykali z naszą grupą teatralną, która powstała przy fundacji i ona też tutaj będzie co środę. Redakcje tarnowskie, takie mniejsze, gdzieś internetowe, młodzieżowe też pytały, czy mogą tutaj robić swoje spotkania oczywiście. Z tych wydarzeń faktycznie zostało nam 10 wolnych dni na marzec, więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to ja zapraszam do kontaktu. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.